Haha. Dobra, dobra. No, w takich czasach to raczej już też nie jest śmieszne, nie? No. Cześć, mały. Co tam? Jesteś karmiony? Jest coś faktycznie. Co to jest? Kawa? Jestem ciekaw, czy to zadziała. Zadziałało, oczywiście. No i o to chodzi w VR-ze. Tego nie zrobicie normalnie w żadnej grze. Witam wszystkich bardzo serdecznie i gorąco was zapraszam na serię z gry Half-Life Alyx. Jest to w zasadzie Half-Life 3, ale tak nie do końca, bo wydarzenia dzieją się sprzed wydarzeń w grze Half-Life 2. Naszą główną bohaterką jest Alyx, 19-letnia uczestniczka ruchu oporu, który w zasadzie w tej części tutaj dopiero powstawał. I od razu powiem wam, na samym starcie VR nagrywa się bardzo nietypowo. Ciężko jest uniknąć właśnie takich szybkich ruchów głową. Postaram się w następnych nagraniach troszeczkę to zniwelować, żeby nie ruszać za szybko głową, bo niektórym z was może się zrobić źle, bądź też nie. W razie czego odsuńcie komórkę troszeczkę dalej, czy też siedźcie dalej od monitora i myślę, że będzie dobrze. Teraz przed sobą będziecie widzieć, przede mną zawsze moje ręce i zobaczcie w ogóle interakcje w VR-ze, jakie będę robił. Powiem dosyć nieskromnie, że z VR-em mam styczność od 2010 roku, zanim jeszcze trafił na rynek. Rozmawiałem z wieloma osobami, którzy robili niesamowite gry na samym starcie i dla mnie to osobiście jest bardzo fajne przeżycie, że widzę taką grę i taką produkcję od Valve. Zobaczcie w ogóle, jak wygląda interakcja. Jedną ręką nie mogę podnieść w ogóle tego krzesełka, jak w rzeczywistym życiu, ale widzicie? Jak, mam nadzieję, że nikomu nie spadło na głowę tam, ale już nie ma co przesadzać. Zaczynajmy rozgrywkę. Jeżeli będziecie mieć jakiekolwiek pytania co do wirtualnej rzeczywistości, zawsze zadawajcie mi pytania. Jestem jak najbardziej kompetentną osobą, żeby odpowiedzieć wam na wszelkie pytania. One combine mini reactor from a ship in the 4000. They're never gonna miss it. Here, see for yourself. Postaram się być cicho, jak są filmiki czy przerywniki. Chodzi o kombinat. Don't get greedy, guys. We're not made of time here. 1 minute and I'm out. Guaranteed. Oh, also, I spotted the combine moving supplies into the quarantine zone. That place has been deserted for years. And that is all. Well, we'll look into it when we get back. What is this? Be back at the safe house, baby. We'll be there soon. It looks like... What is it, Russell? Would you... Terrific. Okej. Okay. Teraz o co chodzi w ogóle? Kombinat opanował cały świat tutaj w tej części gry. I jesteśmy ruchem oporu, także no, sytuacja jest troszeczkę taka nie za bardzo fajna. Też mówili o kwarantannie, że... Teraz wszelkie zapasy przekierowują do miejsca kwarantanny, które było puste przez wiele lat. Coś tam się widocznie dzieje. Teraz widzicie, interakcja jest taka, że ja muszę faktycznie moją ręką chwycić coś wirtualnego, jakiś obiekt, który jest nierzeczywisty, ale gra jest tak skonstruowana, że oszukuje mózg, że faktycznie ta ręka jest, ona jak wszelkie rzeczy, czy jakieś rączki, czy elementy typu na przykład klamki, właśnie tak dotykamy, to oszukuje nas ta gra, jakby przyklejąc tę rękę do tego miejsca. Jak otwieramy, to staram się zachować ruch razem z otwarciem drzwi. To wszystko działa. O kurczę. Ten dźwięk 3D daje dużo... O jasny gwint. Nieźle. W ogóle w VR-ze, nie wiem jak wam to opisać. To jest tak, byście tam byli cali w środku. Jak taki wielkie coś nagle uderza, no to słyszycie z której strony i robi to naprawdę wrażenie. Tak jakby to zrobił tuż przy nas. Uderzając tą nogą właśnie o bok tego budynku. Zobaczcie, w ogóle interakcja z wszelkimi obiektami tutaj jest na bardzo wysokim poziomie. Przejdźmy przez te drzwi, zobaczmy co tutaj mamy. O! Założę się, że z tym stworkiem mogę coś tutaj nabroić. 100%. Jaki fajny. To są chyba te granaty, jeżeli pamiętam, z Half-Life Opposing Forces. No. Cześć mały, co tam? Jesteś karmiony? Jest coś faktycznie. Co to jest? Kawa? Jestem ciekaw, czy to zadziała. Zadziałało, oczywiście. No i o to chodzi w VR-ze. Tego nie zrobicie normalnie w żadnej grze. Zobaczymy, czy troszeczkę więcej mu damy. Nawet jak się przybliżę, to słychać, jak to przez te sitko przechodzi ta kawa. Fajna sprawa. Dobra, mały, jedz sobie. Będziemy musieli cię prawdopodobnie opuścić. Tam mamy jakieś plany podwieszone. Wszyscy widzę, że tutaj... O, tu nawet obserwują przez ten naznaczony taśmą na oknie. Celik, o, coś, o, w ogóle patrzcie to.
Takie coś się dzieje, jeżeli moja głowa wejdzie w jakiś obiekt wirtualny. O, spróbuję tutaj. To jest po to, żeby dać wam do zrozumienia, że wasza głowa nie powinna się znaleźć w jakimś obiekcie. I chyba nie mogę niestety do kamery lepiej tutaj przejrzeć, o co tu chodzi z tym oknem. Ale to nic. Myślę, że więcej informacji nie potrzebujemy. Dobra, przejdźmy po prostu przez te drzwi. O kurczę, zobaczcie. No, w takich czasach to raczej już też nie jest śmieszne, nie? Rolki papieru. Nie toaletowego, ale tego kuchennego, co prawda, ale no cóż. Dobra, zjedźmy na niższe piętro. Czy to będzie to podświetlone? I tak muszę sprawdzić wszystkie. Jestem kompletionistą, czyli próbuję zawsze wszystko znaleźć na poziomie, nawet jak jest jakiś sekret. Dobrze, teraz moje palce są indywidualnie śledzone. Gorąco zachęcam was, żeby oglądać całe materiały. Jak widzicie jakieś pytania, zadawajcie w komentarzach pod filmem. Zwędziliśmy jakiś reaktor. No nie wygląda to fajnie. To jest właśnie ten kombinat i te drony, które wykorzystują do śledzenia obywateli, skanowania ich i też kontroli tłumu. No, widocznie coś się ruszyło. No nie wygląda to za ciekawie, ale przejdźmy przez drzwi, zobaczmy co dalej na nas czeka. To jest raczej taki dłuższy wstęp, także co do chodzenia w VR-ze, ja nie wykorzystuję teleportera, jak zauważyliście. Nie robi mi się źle, nie kręci mi się w głowie, jak po prostu chodzę. Ok, wygląda na to, że to nie jest takie typowa godzina policyjna, którą teraz tam wnieśli, ponieważ coś musiało się dużego wydarzyć. Tam kogoś uwięzili. Nie wiem, o co chodzi, ale dobra. Przejdźmy dalej. Teraz jak już wspomniałem, tutaj mi się menu włączyło. Ja chodzę specjalnie tym joystickiem, tym grzybkiem i nie wykorzystuję teleportacji, natomiast obracam się tak przecinkami. Mogę też obracać się całym ciałem, jeżeli wam to przeszkadza i będę starał się ruszać bardzo pomału głową, żeby też wam to nie przeszkadzało. A widzicie takie przecięcie? To nie jest, że gra zacina, tylko po prostu muszę się obrócić o kąt 40 czy 30 stopni. O, drabiny. Jestem ciekaw, jak Valve rozwiązało wspinanie. Okej, dziwny sposób. Mogę się częściowo wspiąć, a potem je sam ciągnie. No dobra, ale nie kręci mi się w głowie. Wyjażę. O, świetnie. Pamiętam Half-Life 2. I teraz widzieć to osobiście? Super. Z perspektywą, skalą? To jest niesamowite. Ja bardzo mocno wierzę, że VR jest przyszłością i Valve Index jest naprawdę... W ogóle graficznie ta gra jest tak dopracowana. Trochę poziomy długo się doczytują, ale warto naprawdę do takiej grafiki. Nie widziałem lepszej w VR-ze. Teraz widzicie, jak muszę gdzieś przekucnąć albo gdzieś się przycisnąć, to jest taki mini teleporter. Teraz postaram się obracać troszeczkę bardziej własnym ciałem. O kurde. No mam ręce do góry, no. Aha. Dobra, dobra. Jestem czysty. O, to jest właśnie ojciec głównej bohaterki. Zapraszam was do kolejnego odcinka.